31 stycznia to data bardzo ważna dla Hojnic z kilku powodów. Powody historyczne, w 1795 roku straciliśmy niepodległość. Powstanie kościuszkowskie, jak dokładnie pamiętacie. Potem chcąc dojść do daty 31 stycznia, trzeba było realizować wiele wydarzeń bohaterskich, patriotycznych, takich jak powstanie listopadowe, wiosna ludów, powstanie styczniowe. Jest też powód bardzo ważny i istotny. W tym gabinecie urzędował kiedyś pierwszy burmistrz II Rzeczypospolitej, pan dr Alojzy Sobierajczyk, a ja mam taki wielki zaszczyt być jego następcą po wielu, wielu latach. Ważne jest to, że w tym bohaterstwie, w tym patriotyzmie niestety wiele osób nie doczekało niepodległości. Najszczęśliwsi doczekali w 1920 roku, właśnie 31 stycznia. Zachęcam Was do wysłuchania bajki, którą napisali dla Was choniczanie. Nasza bajka chojnicka, napisana przez mieszkańców miasta Chojnice. W pięknym mieście chojnice, niedaleko wzgórza Ewangelickiego, mieszkała odważna dziewczynka imieniem Zosia. Dziewczynka nie miała pojęcia, że czeka ją tego dnia coś niesamowitego. Dzień zaczął się całkiem zwyczajnie. Majowy poranek oświetlał ciepłym blaskiem dachy ratusza i starej bazyliki, które Zosia mijała, idąc jak co dzień po zakupy dla swojej babci Dominiki. Jednak tego dnia było jakoś inaczej. Wiatr układał wiry piachu dziwniej niż zwykle. Coś pachniało w powietrzu, a na ulicach zrobiło się jakoś pusto. Zosia szła coraz szybciej, w obawie przed tym, co mogłoby się za chwilę wydarzyć. Nagle za plecami usłyszała dziwny dźwięk. Bojąc się odwrócić, zaczęła nerwowo poruszać palcami i wystokiwać rytm swojej ulubionej piosenki, w nadziei, że rozproszy to jej czarne myśli. Jednak jej ciekawość wygrała ze strachem. Postanowiła się odwrócić. Gdy to zrobiła, z niedowierzaniem ujrzała tańczące panny z fontanny w rytm wystukiwanej palcami melodii. Niepewnie rozejrzała się wokół siebie, aby upewnić się, czy ktoś jeszcze widzi to, co ona. Panny były tak piękne i niesamowicie powabnie tańczyły w świetle lampionów, że Zosia postanowiła oderwać się od codzienności i zatańczyć z nimi nagle nie wiadomo skąd zaczęła grać inna muzyka a panny zmieniły styl tańca z powabnego na hip-hop z każdym kolejnym krokiem każdym gestem tańczących świat wokół zmieniał swoje oblicza na rynku pojawił się kościół znikły nowoczesne reklamy a przed ratusz zajechała dorożka, z której wysiadł wąsaty pan w eleganckim surducie. Drzwi ratusza otworzyły się nagle, a przez szparę wychynął niewielki kot o wielkich ślipiach. Zachęcającym gestem mężczyzna z dorożki zaprosił Zosię na przejażdżkę. Zosia z radością wsiadła do niej, a zaraz za nią wskoczył kot. Zosia dobrze znała tego kota. Rudo, czarny futrzak, pojawiał się zawsze u jej boku, zawsze kiedy w jej życiu miało wydarzyć się coś ważnego. Starym rynkiem podążyli w kierunku bramy czuchowskiej, a tam czekała na nich wielka niespodzianka. Latarnie były ozdobione kolorowymi girlandami. Wokół rozstawionych straganów kłębili się handlarze, jakby nie z tej epoki. Ubrani zupełnie inaczej niż to, co dotychczas znała Zosia. Wszystko jakby cofnęło się w czasie. Nawet stalowy tur był żywy i pociesznie machał ogonkiem, przegryzając świeżą trawę. W starej Fosie tańczyły panny z długimi do ziemi warkoczami, ubrane w wielobarwne suknie. Wow! Zawsze wiedziałam, że Hojnice to magiczne miasto. Krzyknęła z radością dziewczynka, a towarzyszący jej kociak zamruczał, jak gdyby chciał potwierdzić jej słowa. Wtem zerwał się wiatr unoszący tłumany kurzu, a dźwięki wesołej muzyki zastąpił tentent końskich kopyt. Ziemia dudniła, jakby ktoś w nią walił niczym w taraban. Zosia, trochę przerażona, zasłoniła twarz, a kot skulił się w jej ramionach. Jej ciekawość jednak znowu zwyciężyła i łypnęła nieśmiało na horyzont. Oczom jej ukazał się niewiarygodny widok. To było niesamowite. Na koniach w jej stronę podążali miejscy rajcowie, a przewodził im burmistrz Arseniusz. Ale to tylko tak Zosi się wydawało. W rzeczywistości na karym koniu nadjeżdżał z zawrotną prędkością pierwszy burmistrz chojnic, Alojzy Sobierajczyk, który miał dla Zosi ważną wiadomość. Zszedł z konia, próbował otworzyć kopertę, aby oznajmić, co było w środku. Jednak było to niełatwe zadanie, gdyż przeszkadzały mu w tym rękawice, przez co scena wydawała się Zosi dość komiczna. Uradowana lecz lekko, nieśmielona dziewczynka podbiegła co sił w nogach do niego. Pech sprawił, że zapatrzona w jego oblicze potknęła się i upadła, boleśnie raniąc kończynę. Aloizy podbiegł do Zosi, sięgnął do kieszeni po chusteczkę i opatrzył ranę. Po czym, nie tracąc czasu, szybko otworzył kopertę i, spoglądając na Zosię powiedział: Zosiu, masz przed sobą ważne, opisane w tym liście zadanie. Jako młoda, dzielna i kochająca nasze miasto dziewczynka, musisz wejść do dowódcy wrogich wojsk stojących pod murami naszego miasta. I przekonać go, że w mieście naszym mieszkają ludzie kochający pokój, którzy kochają się, szanują, i nie trzeba zdobywać hojnic żelazem i nienawiścią, a wystarczy sercem i przyjaźnią. Twój towarzysz Kot na pewno Tobie pomoże. Po to wyszedł z ratusza. Zosia była przerażona. Jej myśli plątały się od nadmiaru wrażeń. Co począć? Jak ma przekonać tego obcego dowódcę? I wtem zerknęła na rudo-czarnego kota. Już wiedziała. Najpierw pomyślała o ucieczce, ale to nie wydawało się jednak być dobrym rozwiązaniem. Dziewczynka zdała sobie sprawę, że los hojnic spoczywa na jej barkach. Nagle z herbu miasta wyskoczył potężny tur, który zabrał Zosie oraz kota poza mury obronne, jednym susem przeskakując przez bramę czuchowską. Na widok, która wojsko zastygło w bezruchu, ale po chwili każdy wojak chciał pogłaskać niewielkiego kota o wielkich ślipiach, bo przecież Cóż jest bardziej pociągające od tego tajemniczego stworzenia? I tak oto Zosia znalazła się oko w oko z wyzwaniem, o którym kiedyś wspominała jej babcia Dominika w rodzinnej legendzie. Legenda głosiła, aby zajrzeć w głąb w oczu kota i tam szukać podpowiedzi. Kiedy Zosia z kotem i turem znaleźli się poza murami miasta, postanowiła wykonać to, co babcia powiedziała. Zajrzała w oczy kota, a tam pokój, radość, serdeczność, życzliwość. Pomyślała: Jeśli każdy z żołnierzy spojrzy kotów w oczy, zarazi się dobrem i pokojem. Wzięła więc kota za łapkę i wrócili, by stanąć oko w oko z żołnierzami. Zosia, czując strach, wiedziała, że musi, że musi sprostać powierzonemu zadaniu. I powiedziała do kota: Będziesz kocie miał niezwykle trudne zadanie, aby wygrać tę bitwę bez użycia jakiejkolwiek broni, bowiem cała moc nie spoczywa w sile zbrojnej, lecz miłości i pokoju. Zosia pomyślała nagle, że skoro przed kotem stoi tak ważne zadanie, powinien on mieć jakieś imię. W jej głowie natychmiast pojawiło się kilka propozycji lecz nie mogła się zdecydować. Po chwili jednak dotarło do niej, że ma teraz znacznie ważniejsze rzeczy na głowie. Musi ocalić miasto przed wrogim wojskiem, tak jak nakazał jej burmistrz Sobierajczyk. Podeszła więc do generała i rzekła – generale, powstrzymaj się przed atakiem na moje miasto, które ma w środku swoją wielką tajemnicę, co daje przewagę w sile – i odwadze jej mieszkańców, coś, co jest niepojęte dla innych. Zosia z początku przerażona, mówiła coraz śmielej, coraz głośniej. Z każdym wypowiedzianym słowem nabierała przekonania, że wspólnie z Kotem, który przez cały czas siedział na jej ramieniu, może skruszyć zatwardziałe serce generała i ocalić miasto. I tak też się stało. Dzięki ogromnej miłości radości i spokoju Zosi oraz jej towarzysza kota. Wojska na czele z generałem zaczęły się wycofywać z miasta poza jego granice, nie czyniąc nic złego jego mieszkańcom. A dowódca podsumował tylko jednym zdaniem spotkanie z Zosią. Jeśli wszyscy mieszkańcy Hojnic są tak odważni i mężni, na pewno kierują się najwyższymi wartościami. Więc chylę czoła przed nimi. Dziewczynka wraz z kotem wróciła za bramy miasta. Przywitał ich tłum wdzięcznych chojniczan. Oklaskom i radosnym okrzykom nie było końca. Zosia bardzo się cieszyła, że pomogła swojemu miastu i jego mieszkańcom. Wiedziała jednak, że czas wracać, bo gdzieś tam czeka na nią jej ukochana babcia. Burmistrz zauważył tęsknotę malującą się na jej twarzy i powiedział. My zawsze tu będziemy na ciebie czekać. Teraz jednak rozumiem, że musisz wracać, aby mogło się to stać. Wróćmy do magicznej fontanny, gdzie wszystko się zaczęło. Kiedy zbliżyli się do fontanny stojącej na rynku, trzy panny zdobiące fontannę uśmiechnęły się do Zosi i lekko skłoniły w jej stronę w dowód szacunku i wdzięczności. Pan burmistrz tylko pogłaskał małą bohaterkę po głowie i w tym momencie świat wokół wrócił do czasów współczesnych. Zniknął kościół z rynku, pojawiły się kolorowe reklamy oraz auta zaparkowane wzdłuż ratusza. Zosi wydawało się, że do budynku miejskiego ratusza przez uchylone drzwi wbiegł jakiś rudoczarny kot. Ale czy to możliwe? Nie zastanawiając się, ruszyła zadowolona, uśmiechnięta i spokojna w stronę domu babci, nie wiedząc nawet, że w plecaku tego popołudnia znajdzie tajemniczy list od pana burmistrza, zapowiadający kolejną wspaniałą przygodę.